Godzina 8:20. Spaliśmy w Murowańcu i idziemy na granaty. Czarny staw gąsienicowy, 30 minut. Taka sama droga nas czeka jak na Kościelec, co byliśmy w tamtym roku, tam na tym kościelcu, też piękny. A my idziemy na te granaty i to mamy tu. Pierwszy idziemy na granat, ojejku, nie pamiętam, skrajny. Potem jest pośredni i zadny, Za dni, jakoś tak. No zobaczymy. Moc jest. Czarny staw gąsienicowy. Piękny kościelec. Kościelec tu najpiękniej wygląda. My mamy kozi wierch. A my idziemy tu na te granaty. Piękne. Weszliśmy do rozwidlenia na granaty. Schody. Normalne schody. Pierwsze skałki się pojawiają. Zaczyna się wspinaczka. Jesteśmy na wysokości 1920 metrów nad poziomem morza i rozpoczyna się wspinaczka. I trzeba uważać, bo jest ślisko. Ale nie aż tak źle. Tu już mamy raczki, takie małe. Troszeczkę pewniej jest. I tak se tu idziemy. Po takim tym. Na razie się zrobił znowu chodniczek. Tam się odsłaniają Tatry Zachodnie. Pięknie. Tutaj też pięknie widać. Kurczę, ale dzisiaj jest ładna pogoda. Lód. O! Słoneczko! Czekaj. Nie wiem, co tu się stało teraz, ale tu jest ciepło. Jest! Granat skrajny. Tak to jest tu. Jest! Piątka. Uwaga, bo tu taka delikatna. Znowu helikopterek słychać. Dobra. Teraz wchodzimy na Orlą Perć, tak naprawdę. Tutaj jest ten chyba pośredni granat, a tam dalej zadni. Tutaj taki widoczek jeszcze. No nic, lecimy. Thank you.
O, łańcuszek. Dobra, jesteśmy przy punkcie, który według opisów był groźny. Znaczy, no nie jest, że jakiś super łatwy, ale no tu mamy taką szparkę, no i trzeba ją przejść. No i co? Ty, ale to nie jest takie jednak. Jest. Minęliśmy właśnie pośredni granat i idziemy na skrajny. Nie, na zadni. Na zadni. No i zadni granat. Ostatni szczyt z granatów. Widoczki bardzo pozorne, troszeczkę inna perspektywa. Tutaj Koźwierch, Świnica. Kościelec jest taki marny. Przy tym wszystkim, przy tym ogromie innych szczytów. O, proszę bardzo. Piątka zdobyte i wracamy. Zmarzły staw. Ciekawe, dlaczego się tak nazywa, nie? Znowu helikopter lata. No, jesteśmy już przy schronisku, niedaleko do schroniska. 5 godzin 50 minut nam wyszło z murowańca do murowańca przez granaty. Czyli razem z, licząc z przerwami. Także na spokojnie. Trudności, fragmenty Orlej Perci, trudności uważam za umiarkowane. No i co? Polecam ten kierunek, który my żeśmy szli, czyli się przeszkadza mi ten helikopter. Czyli tylko chyba. Czyli pierwsze na skrajny granat, potem pośredni i zadni. I zejście przez zmarzły staw z powrotem. Tak polecam. Helikopter tam coś ląduje. No i tyle. Pozdrawiam.